Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy kontynuować dalej temat glonów, a bohaterem naszego dzisiejszego odcinka będą glony kolonijne, czyli glony punktowe. Zapraszam na film. Glony. Czym by była akwarystyka bez glonów? Z czym tutaj walczyć? No nie byłoby glonów, byłaby nuda. No przesadziłem może troszeczkę. Glony występują w każdym akwarium. Nawet jeśli ich nie widzicie, to na pewno je macie. Nie ma zbiornika, w którym nie występują glony. W każdym zbiorniku są zarodniki wszystkich znanych Wam gatunków glonów. Wystarczą odpowiednie sprzyjające warunki, aby te zarodniki rozwinęły się w znane Wam już plagi. Jedną z nich jest właśnie glon kolonijny, glon punktowy. Dziś opowiemy sobie troszeczkę na temat tego glona. Opowiem Wam, jak go rozpoznać. To akurat w tym przypadku nie jest to problem, ale dowiecie się, skąd się wzięły, jak taka plaga się może rozwijać, jak sobie z nią radzić. Opowiem Wam dokładnie w najprostszy możliwy sposób, jak pozbyć się takiej plagi glonów. Założę się, że większość z Was dokładnie wie, jak wyglądają glony punktowe. No tutaj akurat sama nazwa dużo mówi, więc to są jedne z najprostszych glonów do rozpoznania. Nawet początkujący akwarysta da sobie radę ze poznaniem tego gatunku glonów, bo jak wspominałem, sama nazwa wiele sugeruje. A więc glony te to są jednokomórkowe glony zgromadzone w kolonie. Stąd nazwa glony kolonijne. Tworzące takie charakterystyczne kropki, takie małe punkty. Mniejsze, większe, na początku małe, potem coraz większe. Na początku pojawiają się w akwarium na starszych liściach roślin, osobionych starszych liściach roślin lub takich roślin, które bardzo długo rosną, na przykład anubiasy. Bardzo często można je spotkać właśnie na anubiasach, z tego względu, że te rośliny bardzo powoli rosną i te glony mają tam spokojnie kupę czasu, żeby się rozwijać. Te glony nie pojawiają się nagle w akwarium, jak na przykład zielone plenie szyb, które może się pojawić dosłownie po kilku godzinach przy sprzyjających warunkach. Glony kolonijne narastają bardzo powoli, potrzebują na to sporo czasu. Jak wspominałem, na początku pojawiają się na starszych liściach roślin. Później już możemy je zauważyć na szybach w akwarium w postaci tych charakterystycznych zielonych centek różnej wielkości. Czasem jest ich coraz więcej, a centki są coraz większe. Są to dość twarde glony i bardzo ciężko na przykład z szyby wyczyścić je zwykłym takim czyścikiem. Tam trzeba się już konkretnie naszorować, żeby to zeszło. Im starszy glon, im większy punkt, im dłużej na tej szybie jest, tym trudniej jest go usunąć takim zwykłym czyścikiem. Tutaj się dobrze sprawdzają wszystkie czyściki z ostrzem. Na żyletkę lub takie ostrze dedykowane, jak na przykład są to czyściki marki Tetra lub marki Sera i pewnie jakichś innych marek. Ja tu nikogo nie reklamuję. Mówię o sprzętach, których ja osobiście używałem i które uważam za sprawdzone, bo używam ich. Wiem, że są ok. I właśnie takie czyściki z ostrzem tu się najlepiej sprawdzają. Schodzi to wtedy bardzo sprawnie, bardzo szybko, bez żadnych problemów, bez długiego tarcia zwykłym takim czyścikiem, którym można przetrzeć na przykład szybę z tego zielonego pyłu mięciutkiego, który schodzi tam przy jednym przetarciu. Nie ma opcji, że takim czyścikiem po jednym przetarciu zejdą Wam glony kolonijne. Jeśli chodzi o glony kolonijne na skałach, na kamieniach, tutaj bardzo dobrze sprawdzają się różnego rodzaju twarde, mocne, twarde szczotki. Jeśli mówimy o czyszczeniu glonów kolonijnych na starszych liściach roślin, no jest to praktycznie niemożliwe. Najprościej jest po prostu taki mocno porażony liść usunąć, wyciąć go. A skąd te glony wzięły się w akwarium? Jaka jest przyczyna ich występowania w Waszych zbiornikach? Co się wydarzyło, że te glony pokazały się
u Was. Przyczyną jest tutaj nadmiar mikroelementów. Bardzo często to się dzieje, gdy zmieniacie system nawożenia, gdy zmieniacie markę nawozów, których do tej pory używaliście. Te glony bardzo często pojawiają się już w akwariach stabilnych, dojrzałych, po dłuższym okresie czasu, gdy wszystko jest ok i nagle zauważamy, że pokazują się te gatunki glonów. Warto się zastanowić, czy przypadkiem nie zmieniliście nawozów mikro na jakąś inną markę. Nie podajecie większych dawek tych nawozów. Jest to jedna z głównych przyczyn, jeśli nie główna przyczyna, pokazywania się tych glonów, nadmiar mikroelementów. Osobiście nie zauważyłem, żeby na przykład braki w nawożeniu dwutlenkiem węgla miały wpływ na ten gatunek glonów. W akwariach, w których przestałem nawozić dwutlenkiem węgla, bo akurat były takie sytuacje, że skończył się zwyczajnie w butli, a szybko nie została zamówiona następna butla, nic się takiego nie wydarzyło. Te glony się nie pokazywały. Nie pokazywały się też przy niskich wartościach fosforanów, jak niektórzy sugerują. Przy niskich wartościach fosforanów pokazywały się inne gatunki glonów, ale nigdy nie zauważyłem, że pojawiały się glony punktowe kolonijne. Moim zdaniem są to błędy w nawożeniu mikroelementami i zbyt duża ich ilość w wodzie. Zapobieganie. Przede wszystkim skupcie się na nawożeniu. Jeśli zmieniacie producenta nawozów, które do tej pory były używane w Waszych zbiornikach, bo macie taką potrzebę, z różnych tam przyczyn, skupcie się na dawkowaniu, tak abyście nie przesadzili z ilością mikroelementów w wodzie, bo często jesteście przyzwyczajeni już do dawkowania pewnych nawozów, pewnych marek i bardzo podobnie postępujecie z zupełnie inną marką nawozu, gdzie te dawkowanie może być zupełnie inne. Nie możecie przedawkować mikroelementów, bo skończy się wysypem glonów. Oczywiście przy udziale zazwyczaj bardzo mocnego światła. Jeśli nie chcecie, żeby na Waszych szybach pojawiały się takie glony, musicie raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu przecierać szyby w akwarium. Nawet jeśli nie zauważycie, że są na niej glony, wydaje Wam się czysta, bo akwarium jest stabilne, już jakiś czas stoi, nie ma żadnych problemów, i tak warto te szyby przetrzeć, dlatego że być może już na tych szybach zarodniki glonów się ulokowały, osadziły i zaczną tworzyć kolonie w postaci dla Was widocznych kropek, punktów. Jeśli przetrzecie taką szybę raz w tygodniu, one się tak szybko nie pojawią, jeśli w ogóle się pojawią. Jeśli chodzi o glony kolonijne na starszych liściach roślin, tutaj niewiele możecie zrobić. Jedynie skupić się na nawożeniu. Zwalczanie. Co ja osobiście bym zrobił, żeby się pozbyć tych glonów? No, powiedzmy sobie, że akwarium mam już starsze, stabilne, absolutnie nic złego w nim się nie dzieje, wszystko jest ok. Ale jestem człowiekiem zabieganym, nie mam czasu akurat, powiedzmy sobie, przez ten tydzień czasu, dwa, z tego akwarium zaglądać pobieżnie, tylko patrzę, co się dzieje. Ok, tam podaję nawozy, no, na oko, bo to już sprawdzone, tak? Zawsze tak robiłem i nic się nie działo. Nie mam czasu spojrzeć. Ok, pewnego dnia już mam ten czas, podchodzę do akwarium, patrzę, no, na szybach mam już ten gatunek glonów i niestety też na roślinach. Co tutaj zrobić? Pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to usunął mechanicznie w sposób, o którym wcześniej wspominałem, czy pomocą takiego skrobaka, wszystkie te glony z szyb. No tutaj z liśćmi już niewiele będziemy mogli zrobić. Takie porażone liście trzeba będzie już usunąć. Nie da się zwyczajnie po prostu usunąć tego rodzaju glonów z liści. Te liście są już zwyczajnie stracone. Następna sprawa to duża podmiana wody. Jeśli możecie sobie pozwolić, to na wodę osmotyczną. Oczywiście trzeba do takiej wody dodać mineralizatora. Taka podmiana rozcieńczy Wam o połowę mikroelementy w Waszym akwarium. Więc sytuacja powinna wracać do normy. Skróciłbym też czas świecenia. Jeśli świecicie więcej niż 8 godzin, na przykład 10,
skróćcie go do 8 godzin. A jeśli macie te glony, a świecicie, 8 godzin skróćcie do 6, ale nie mijajcie 6 godzin. Przyjmijcie, że 6 godzin jest taką wartością graniczną. Po tym czasie już, jak świecicie krócej niż 6 godzin, ta fotosynteza roślin tropikalnych już przebiega, no, fatalnie przebiega, bo to już zbyt krótki okres czasu jest. Te rośliny zauważalnie są już potem w gorszej kondycji. Te liście roślin są czasami mniejsze, a odstępy między nimi coraz dłuższe. No, nie wygląda to fajnie, więc tutaj proponuję nie mijać tych 6 godzin. I nie wspomniałbym o najważniejszym. Pamiętajcie, żeby zaprzestać nawożenia mikroelementami na czas walki z tymi glonami. I przyjrzyjcie się dokładnie dawkowaniu nawozów. Raczej nie róbcie tego na oko. Podawajcie dawki w rozsądny sposób, bo jeśli przegniecie, no to wiecie, co was spotka. A jakie zwierzęta mogą nam pomóc w walce z tymi glonami? Przede wszystkim ślimaki, popularnie zwane zebra i helmet. Te ślimaki chętnie zjadają te gatunki glonów. Ale rozczaruję was. Te ślimaki nie załatwią za was sprawy glonów punktowych. One lubią te glony skrobać, ale przy pomocy tych zwierząt nie pozbędziecie się problemów. One jedynie sprzyjają, pomagają w walce z tymi glonami. I całkiem fajnie radzą sobie na liściach roślin, pod warunkiem, że ten liść już nie jest jakoś mocno porażony, jest tam kilka tych punkcików, a samych ślimaków macie odpowiednio dużą grupę. Dziękuję wszystkim wspierającym za to, że pomagacie mi w tworzeniu tego kanału. Dzięki wam jest to dużo prostsze. Dziękuję. Jeśli ktoś by chciał wspierać taki kanał, mój kanał, jest to bardzo proste. Wystarczy kliknąć w ikonę wesprzyj tuż obok ikony subskrypcji. Tam dalej system was poprowadzi. Nie jesteście związani absolutnie żadnymi umowami i możecie się wycofać ze wspierania w każdym momencie bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Nie jest to też drogie. A jeśli dotarłeś do końca tego odcinka, to muszę powiedzieć, że zapomniałem o jednej sprawie. Jeśli macie lampy UV wpięte w obieg, na przykład filtra kubełkowego, używajcie ich. Lampy UV, dobre lampy UV, zwalczają zarodniki glonów. Ich pojawienie się przez to jest dużo trudniejsze. Warto mieć taką lampę.